witamy. Witamy, cześć Pawełku, witamy Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Obiecaliśmy, bo byliśmy na Hanowerze, pokazywaliśmy, że podpisujemy umowę z Solą. Tak, nasz nowy kontrahent, nowy dostawca. Tak, to są nowe siewniki. Zaczynamy współpracę w siewnikach punktowych do kukurydzy, rzepaku i do słonecznika, bo to mniej więcej to jak gdyby do grubszego punktowego siewnika. Te zastosowanie on ma, tak? Dokładnie. Jak widzicie, przyjechały pierwsze siewniki. Akurat ten, który teraz właśnie jest wyładowany, będzie prezentowany na najbliższych targach. Gdzie? No właśnie, Agrotech Kielce. Dokładnie. Serdecznie Was wszystkich zapraszamy, bo będzie kilka nowości. Będzie Sola. Będzie Carré. Będzie Carré. Będzie jeszcze parę innych tematów, w których będziemy bardzo chętnie chcieli posłuchać Waszych opinii. Zaprezentujemy Wam te maszyny. Będziemy tak naprawdę realizować to, co żeśmy zapowiadali podczas największych targów, które odbyły się w Hanowerze. Tak, a za chwileczkę postaramy Wam się troszeczkę bliżej pokazać, ale tylko w tej wstępnej fazie. Też ponieważ... tak zajawkowo, że tak powiem, uchylimy rąbek tajemnicy. W najbliższym czasie pojawią się już produktowe, rzeczywiste dokładnie filmy omawiające od strony technicznej teże maszyny. Bo to jest produkt mało znany lub wręcz nawet nieznany. Ale na rynku polskim dodaj. Na rynku polskim. Ponieważ na rynku hiszpańskim i w Europie. I w Europie. Już jest znany i cieszy się bardzo dobrą opinią i ma bardzo ciekawe rozwiązania. Zapraszamy do tej części, gdzie będziemy omawiali mniej więcej te maszyny. Kopar Kilowol. Klucz do sukcesu. Mniejszy rozmiar, większe możliwości. I co? Sprzęt rozładowany? Tak jest. Nawet słońce wyszło. A? To jest dobry domen, tak, bo już jest fajna pogoda. A wiosna dużymi krokami, dokładnie jeśli chodzi o kalendarz. Dokładnie o pogodę, o warunki, trochę średnio póki co. Sola. Siewniki punktowe. Nowa oferta. Zaczniemy od tego najprostszego, czterorzędowego. Nowość, powiedzmy, w ofercie firmy Korbanek. To jest nowość. Tak jak wspominaliśmy chwilę wcześniej, zaczątki mamy, które powstały na targach Hanower. Hanower, tak było jest. Uroczyste podpisanie umowy. Przechodzimy do realizacji. Tak jest. Na razie mówimy ogólnie, aczkolwiek parę ciekawostek pokażemy, bo to też są wspomnimy naprawdę, to co ja zawsze powtarzam, maszyna jest tym cenniejsza i ma cenniejsze takie smaczki, które użytkowo są ważne, bo w końcu ona musi pracować i musi nam przynosić, powiedzmy, radość z użytkowania, gwarantować nam precyzję wykonanej pracy, ale jednocześnie musi się sprawdzić w terenie. A jak to się mówi? Od ogółu do szczegółu. I idziemy. Zaczynamy od tychże ogółów. Dokładnie tak. Czterorzędowy siewnik. Właśnie, chciałem zapytać, bo ty już od razu otwierasz wszystko. W jakim zakresie, że tak powiem, jeśli chodzi o ilość rzędów, te siewniki będą dostępne? Generalnie w pierwszym roku użytkowania będziemy mieć 4 i 8 rzędów. Te większe, 6-rzędowe, 8-rzędowe, one będą w takim bardzo ciekawym jak gdyby formacie użytkowym, pasującym właśnie pod system bezorkowy, uproszczony w tych tak zwanych agregatowaniu, takim bardzo specjalistycznym, w siewie pasowym, czy, znaczy w siewie punktowym, w tak zwane pasy przygotowane. Ale zacznijmy od tego najprostszego, czterorzędowego. On jest na rydlicy talerzowej. Tak jest. No to już bo nie ma wersji stopkowej. Mówimy, jak ja to pozywam na skróty, talerz-talerz. Talerz-talerz, tak. Czyli tak naprawdę siewniki oferowane będą już z wyposażeniem w podsiewacz. Tak. O redlicy talerzowej. Tak. I zarazem tak naprawdę redlica już wysiewająca nam ziarno. Tak. Również, że tak powiem, jest oparta na systemie talerzowym, co gwarantuje nam dobry wysiew, precyzyjny wysiew w różnych warunkach. Niekoniecznie tych najbardziej korzystnych. Tak, bo to już są takie techniczne jak gdyby walory i siewnika redlicy talerzowej, tych regulacji, że one w tak zwanym uproszczeniu, czyli w ściernisko jeżeli jest zmulczowane, to już ten siewnik zasieje. To nie ma dla niego takiego problemu. Może to demon prędkości nie będzie, bo to jednak ten zakres tak zwany najkorzystniejszy 8 km na godzinę, 7-8 km na godzinę, ale
konstrukcyjnie uważam, że tak, może jechać ale z tak wyższymi prędkościami. Ale tak naprawdę prędkości około 6-8 na godzinę, tak, to są tak zwane są referencyjne dla obojętnie jakiego silnika. Tak, optymalne, że optymalne. Tak powiem, do wykonania zabiegu w bardzo precyzyjnym stopniu. Tak, szereg testów, które są robione, są z reguły robione w tak zwanej optymalnej prędkości 6-8 km na godzinę i wtedy się sprawdza dokładność siewu. I to jest tak, i czy to jest w DLG, i to były takie testy tak zwanego szybkiego siewu i one różnie wypadły i to powiedzmy precyzja nie jest wtedy taka, można powiedzieć, idealna, niemniej jednak to też całkiem dobrze wypadają wiele siewników tej materii. Celowo dzisiaj nie będziemy za bardzo wchodzić w szczegóły, bo tak, pamiętajmy, że spotkamy się niebawem, gdzie zestawimy sobie wszystkie tak naprawdę warianty tych siewników, tak, w czterech rzędach i w sześciu, tak, rzędach i pod kątem tak naprawdę napędu, czyli przekładni, czyli też możliwości regulacji obsady na hektar, tak, i poprzez rodzaj ramy, który nam, tak, powiedzmy umożliwia w łatwiejszy sposób uzyskanie odpowiednich rozstawów poprzez różne zbiorniki tak naprawdę różnych wielkości. Tak. To wszystko sobie omówimy, rozbierzemy sekcję tutaj dla pokazu. Tak, żeby to nie było anonimowo, ale żeby to było pokazać. Czterorzędowy siewnik, ilościowo one są bardzo popularne, jeżeli chodzi o ilość występujących takich siewników w Polsce. Podstawowe różnice. Sola, jak gdyby to jest taki trochę powrót, ale dosyć sensowny. Wakuometr, siła podciśnienia, który nam precyzyjnie pokazuje i, że tak powiem, wskazuje ten parametr, tak, który, o dziwo, jest mega odpowiedzialny za precyzyjne tak naprawdę, tak, podawanie każdego z nasionek. W monosemie nie było wakuometru, bo były stałe obroty wałka 540 i po prostu w innym miejscu się to regulowało. To też się reguluje siłę podciśnienia, niemniej jednak różnica tego wakuometru od tych historycznie kiedyś montowanych, że jest duża, czytelna skala. Jest tak przymocowany, że on nie będzie latał, drgał i odczytanie jest niemożliwe. Bo to wiadomo jest też, że te warunki na polu no, są, tak, różne. Nie? Z racji tego, że to jest taka, powiedzmy, jak my to nazywamy, bardziej budżetowa wersja, już rednice talerzowe oczywiście są, ale jeszcze są na tej tradycyjnej sprężynie zamontowane, która gwarantuje dociśnięcie i trzymanie głębokości pracy. No to jest dość istotne, że tak powiem, tak, rozwiązanie. Łatwy sposób oczywiście regulacji wysokości, czy też głębokości tak naprawdę wsiewu nawozu. Jest różnica już pierwsza taka, zbiornik podsiewaczy nawozu. Tu jest razem 600 litrów. 600 litrów dwa razy po 300, nie? Tak jest. Jest to zbiornik z tworzywa sztucznego. Tak, w tanich wersjach monosema było dwa razy 175, czyli 350 litrów. To już w obecnej rzeczywistości jest trochę mało. Trochę mało. 600 ideałem nie jest. Aczkolwiek przy czwórce, powiem Ci Paweł, jest to ok, nawet pod kątem logistycznym, tak, bo jak mamy nawóz w big bagach, tak, 500 kilo, to tego big baga, że tak powiem, na te dwa zbiorniki sobie jesteśmy w stanie rozsypać w 100%. Nie? Znaczniki hydrauliczne, też warto zwrócić uwagę, są już sterowane hydraulicznie. Dosyć ciekawym rozwiązaniem jest ta sprężyna odciążeniowa. To jest niby nic, ale znacznik dosyć specyficznie pracuje. Dosyć specyficznie pracuje i warto na to zwrócić uwagę. Kolejna rzecz to jest to, żeśmy poza kadrem, żeśmy sprawdzili, bo trzeba się trochę przygotować. Ciekawie rozwiązany napęd podsiewacza. Tak. Jest wyprowadzony, no ale powiedz. Chodzi o to, że tu jest wyprowadzenie napędu na podsiewacz. Nie jest łańcuchem. Z kolei jest to zdecydowanie stabilniejszy napęd. Tak, ale też przekładnia nie jest jakaś byle jaka, tylko jest hermetycznie zamknięta. Czyli ta, powiedzmy, możliwości, żeby tam następowały luzy, są mocno znikome. I dosyć wygodna regulacja, jeżeli chodzi o wyregulowanie, ponieważ siewnik ma swoją tabelę nawozową i tak naprawdę na każdy zbiornik regulujemy sobie ilość według ustawień tabeli. Dokładnie. Jedna regulacja jest po jednej stronie, druga jest po drugiej. To nie jest, powiedzmy, jak na bardzo prosty siewnik. Budżetowy tak naprawdę, dodajmy. To jest, powiedzmy tak, mocno solidne rozwiązanie.
i gwarantujące duży zakres regulowalności. MultiOne, lider w ładowarkach przegubowych. Mini ładowarka, która zastąpi kilka osób na raz. Jeszcze raz zapraszamy na Kielce. Tam będziemy mieli pełną ofertę w sensie wiedzy i cen i wszystkiego. Tam się możecie dogadać z naszymi sprzedawcami i będą najlepsi prodymerzy. A i oczywiście fizycznie będzie możliwość zobaczenia, będzie, dotknięcia. Z racji powierzchni wystawowych na Kielcach, która jest trochę ograniczona, będzie stał model czterorzędowy. Wszystkich Was bardzo serdecznie zapraszamy. Naprawdę warto w tym roku odwiedzić Kielce. Wielu producentów, między innymi mi, przygotowaliśmy naprawdę mnóstwo nowości, którymi będziecie zainteresowani. Promocja firmy Korbanek. Szukaj linku w opisie i komentarzu pod filmem. Kliknij i odbierz nagrodę, którą dla Ciebie przygotowaliśmy.